Grudzień 1918. Major Mieczysław Mackiewicz wydał rozkaz organizacyjny 1. Suwalskiego Pułku Strzelców. Wezwał do wstępowania w szeregi wszystkich zdolnych do noszenia broni obywateli ziemi augustowskiej, suwalskiej i sejneńskiej. Na apel odpowiedziała Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego oraz Suwalska POW, która natychmiast skierowała do Zambrowa blisko 300 POW-iaków. Suwalczanie organizowali zbiórki na rzecz pułku.